Witam Państwa, nazywam się Aleksandra Pajda, jestem pracownikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Zapraszam do obejrzenia 418 wydania programu telewizji Nasz Powiat, w którym przygotowaliśmy dla Państwa powiatową kronikę Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, przygotowaną przez aspiranta sztabowego Waldemara Krakowiaka, radość słyszenia, bezpłatne badanie słuchu, przeprowadzone w Gniewoszowie pod honorowym patronatem starosty kozienickiego Janusza Stąpora, bal karnawałowy klubów seniora z ziemi radomskiej, zorganizowany przez klub seniora Relax z Kozienic, z cyklu poświęconego różnym rodzajom zawodów, nietypowy zawód rozbieracz-wykrawacz, pierwszą z dwóch zaplanowanych studniówek maturzystów z zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach z 11 lutego 2012 roku, oraz informację Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotyczącą usług turystycznych. Ponadto na zakończenie przedstawimy Państwu listę organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu kozienickiego, na rzecz których podatnik może oddać 1% swojego podatku. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach informuje, że na terenie powiatu w okresie od 6 do 12 lutego 2012 roku odnotowano ogółem 18 zdarzeń. W dniu 6 lutego w miejscowości Psary, gmina Kozienice, miał miejsce mały pożar na poddaszu budynku mieszkalnego. Przypuszczalną przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu kominowego. W dniu 7 lutego w miejscowości Garbatka Letnisko przy ulicy Wodnej również miał miejsce pożar budynku mieszkalnego, którego przypuszczalną przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyły zastępy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W dniu 11 lutego w miejscowości Magnuszew przy ulicy Warszawskiej miał miejsce średni pożar pawilonu handlowego na terenie stacji paliwowej. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W dniu 12 lutego w miejscowości Garbatka Letnisko przy ulicy Sienkiewicza miał miejsce pożar budynku mieszkalnego. Przypuszczalną przyczyną pożaru była nieostrożność osób dorosłych z ogniem otwartym. W tym samym dniu w miejscowości Ryczywu, gmina Kozienice, miał miejsce pożar domu jednorodzinnego. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyły zastępy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozostałe zdarzenia to niewielkie pożary i miejscowe zagrożenia, które spowodowały małe straty materialne. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 20 zastępów jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach w liczbie 75 ratowników oraz 19 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w liczbie 90 strażaków. Ósmego lutego w Ośrodku Zdrowia w Gniewoszowie odbyło się bezpłatne badanie słuchu. Darmowe badania zostały przeprowadzone w ramach programu Radość Słyszenia – Bezpłatne Badania Słuchu. Program ten ma na celu ułatwienie mieszkańcom powiatu dostępu do diagnostyki słuchu, co jest ważne szczególnie w małych miejscowościach, gdzie dostęp do specjalistów bywa utrudniony i skomplikowany. W Ośrodku Zdrowia w Gniewoszowie z bezpłatnego badania skorzystało ponad 20 pacjentów, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Przed dokonaniem pomiaru progów słyszalności audiometrem pacjenci musieli udzielić informacji dotyczących stanu zdrowia, sprawdzano mieli także drożność przewodów słuchowych. Samo badanie słuchu trwało zaledwie kilka minut, było całkowicie bezbolesne i nieszkodliwe. Badanie słuchu tak od strony technicznej polega na tym, że zakładamy pacjentowi słuchawki takie na przewodnictwo powietrzne. Jest to badanie przesiewowe, więc właśnie zakładamy te słuchaweczki na przewodnictwo powietrzne. Podaje tutaj dźwięk do ucha prawego, później lewego. Pacjent sygnalizuje, w którym momencie słyszy dźwięk. No i w ten sposób powstaje właśnie taki audiogram, czyli wynik badania słuchu. Na podstawie tego audiogramu mogę tak ogólnie stwierdzić, czy pacjent słyszy w normie, czy jest to gdzieś tam ubytek. Gdy ewentualnie wychodzi właśnie ubytek, to kieruję pacjenta do laryngologa jeszcze na konsultację taką laryngologiczną. Norma słyszenia dla osoby dorosłej jest to tak 25 do 30 dB, to już taka dolna granica normy. Poniżej gdzieś tam, jeśli wychodzi, prawda, to badanie, no to już jest po prostu ubytek. Przychodzą pacjenci i tu gdzieś sygnalizują, że na przykład gorzej słyszą, że coś tam się dzieje, jak z kimś rozmawiają, że słyszą głos, nie rozumieją często, jak jest więcej osób w towarzystwie. Coś tam się dzieje, na przykład uczucie jakieś przytkania ucha, czy jakieś tam szumy,
coś tam się dzieje w tym uchu, no to wtedy są wskazania, żeby gdzieś przeprowadzić to badanie, zobaczyć, jak to wygląda. No i ewentualnie, tak jak mówię, właśnie wtedy jest potrzebna jeszcze potem konsultacja laryngologiczna. Z tego, co Pani tutaj w rejestracji mi mówiły, około 24 osoby zgłosiły się na to badanie. Przychodzą pacjenci, zgłaszają się, nawet gdzieś tam, jeśli ogólnie wydaje im się, że gdzieś tam dobrze słyszą, prawda, to jest taka chęć właśnie, że, no, że jednak sprawdzają sobie, dbają o to zdrowie, o ten słuch i przychodzą rzeczywiście, badają sami siebie, dzieci przyprowadzają, także rzeczywiście jest takie zainteresowanie coraz większe. Honorowy patronat nad akcją darmowego badania słuchu w ramach programu Radość Słyszenia – Bezpłatne Badania Słuchu objął starosta powiatu kozienickiego Janusz Stąpur. Parlament Europejski ogłosił rok 2012 rokiem aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Aby to uczcić, Klub Seniora Relak wspólnie z Radami Klubów Seniora Ziemi Radomskiej zorganizował bal karnawałowy, który odbył się w Kozienicach 11 lutego. Na balu karnawałowym dzisiaj gościmy kluby z Warki, z Tadeuszowa, z Garbatki, ze Zwolenia, no i oczywiście dwa kluby z Kozienic. Nie dojechał jeden klub, 10 osób miało przyjechać, popsuł się akumulator i z Radomia mieli dojechać, ale liczymy na to, że jeszcze do nas dojadą, bo to jest przecież początek dopiero zabawy dzisiejszej. Rok 2012 jest Międzynarodowym Rokiem Seniora, więc przyszło mi na myśl, że żeby zorganizować taki bal karnawałowy, to będzie taki pierwszy nasz wspólny bal karnawałowy z własnym koszyczkiem. Po raz pierwszy robię taką imprezę. Mam nadzieję, że będzie się ludziom podobać. Udekorowaliśmy salę sami, Klub Seniora Relax. Przygotowaliśmy stoliki, oczywiście wynajem sali jest gratisowo ze spółdzielni mieszkaniowej. Każdy przywiózł swój własny koszyczek, stąd widać po stołach, jak są zastawione, jak się seniorzy bawią. No i mam nadzieję, że ten bal będzie dla nich fajną, miłą zabawą i że to nie skończy się tylko na tym jednym, jedynym balu. Bardzo nam przyjemnie, to pani Wójcicka to jest taka babka równa do tańca i do różańca. My się tak cieszymy, bo my wspólnie robimy te kluby, ale takie uroczystości jak tutaj widzę, to naprawdę jest fajnie. Ile państwa przyjechało z Warki? 13 osób. I wszyscy się świetnie bawią. Pięknie, zadowolone każdy, że nie wiem. Czyli liczymy na kolejne zabawy, w których państwo weźmiecie udział. Bardzo, nawet na kolanach idziemy, bo co nam pani pozostało w tym wieku, jesteśmy w takim wieku starszym, to tylko się pobawić, bo z młodych lat to cośmy użyli. W młodych latach się pracowało, teraz czas na zabawę. A teraz czas na zabawę. No tak, takie zabawy są potrzebne. Ludzie w naszym wieku nie mają gdzie pójść, żeby potańczyć, bo wiadomo, do restauracji nie pójdą. A tak w grupie swoich własnych przyjaciół, myślę, że taka zabawa jest super. Wszyscy kochają muzykę, kochają śpiewać, więc i tańczyć też bardzo lubią. I stąd jest tak dużo osób. W sumie to jest 110 osób na sali w tej chwili. Czy w tym roku będą jeszcze organizowane zabawy taneczne i spotkania? Rok się dopiero zaczął, 2012. Myślę, że jeszcze będę takie zabawy z własnym koszyczkiem, gdzie seniorzy nie ponoszą kosztów, prawda? Poza tym, co ze sobą przywiozą. Jeśli się im będzie podobało, to tu mamy warunki i mamy możliwość przyjąć wszystkie zespoły, które śpiewają na tych festiwalach naszych, prawda? Jakie organizujemy, czy to piosenka żołnierska, czy piesiadna. Wszystkie zespoły z ziemi radomskiej. Będę zapraszać, jeśli tylko będą chcieli wziąć w tym udział. Zapraszam Państwa do obejrzenia pierwszego programu z cyklu poświęconego charakterystyce różnych rodzajów zawodów. Jako pierwszy zaprezentujemy Państwu nietypowy zawód rozbieracz-wykrawacz, a jego opis przedstawi doradca zawodowy pierwszego stopnia z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach Joanna Wojtasik.
Witam serdecznie Państwa. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony charakterystyce zawodów. Jest to jeden z cyklu odcinków, które będą poświęcone zawodom dość specyficznym, charakterystycznym, zawodom mało spotykanym, bądź też o nazwach, które no niekoniecznie nam się jednoznacznie kojarzą. Dzisiaj powiemy o zawodzie rozbieracz, wykrawacz. Zawód ten kojarzy się różnie, natomiast specyfiką tego zawodu są czynności, które związane są z rozbieraniem na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierć tusz wołowych, tusz cielęcych i baranich, według wymagań oczywiście rynku krajowego lub zagranicznego. Ponadto rozbieracz-wykrawacz zajmuje się wykrawaniem za pomocą różnych rodzajów nóż elementów zasadniczych z przeznaczeniem na mięsa drobne bądź też do produkcji wędlin, konserw. Przygotowuje również z części zasadniczych elementów do produkcji wędzonek, sortuje mięso, klasyfikuje otrzymane w wyniku wykrywania tłuszczy, kości, żyły na poszczególne klasy. Zajmuje się również skurowaniem ręcznym i mechanicznym. Ma oczywiście w swoich zadaniach dbanie o jakość, przede wszystkim o higienę sanitarną. Wymagania, jakie są stawiane kandydatom do pracy w zawodzie rozbieracz-wykrawacz, jest przede wszystkim wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź też odpowiednie przeszkolenie, bo tutaj akurat jest to zawód, w którym nie trzeba koniecznie ukończyć specjalistycznej szkoły. Są dostępne również szkolenia w tym zakresie, także można zdobyć ten zawód za pomocą kursu specjalistycznego. Ponadto osoba kandydująca do tego stanowiska powinna mieć brak przeciwwskazań lekarskich i sanitarno-epidemiologicznych do pracy na tym stanowisku. Te cechy powinien stwierdzić lekarz medycyny pracy, który wypisuje zaświadczenie do wykonywania tego zawodu. Jeżeli chodzi o oferty pracy, jest to zawód, który jest zawodem dość często spotykanym. Jeżeli chodzi o nasze statystyki, o Urzędu Pracy w Kozienicach, w ciągu ostatnich 5 lat nie zanotowaliśmy takiej oferty pracy. Nie zgłaszali nam pracodawcy takiego zapotrzebowania. Natomiast śledząc internet czy też strony internetowe z ofertami pracy, jak najbardziej możemy się z tym zawodem spotkać. Jak najbardziej tych ofert pracy jest dość dużo, nie tylko w Polsce, jak również za granicą. To tyle na temat tego zawodu rozbieracz-wykrawacz. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Jedenastego lutego w sali konferencyjnej Elektrowni Kozienice S.A. odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych studniówek Zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Zawsze tak bywało, gdy 100 dni nauki zostało, wielce godni żakowie biesiadowali na zdrowie. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Ten staropolski czterowiersz wprowadza nas w nastrój dzisiejszej uroczystości. Nadszedł szczególny wieczór dla tegorocznych abiturientów. Po okresie wytężonej pracy, prowadzącej do wymarzonych celów, czas odpocząć w gronie koleżanek i kolegów. Drodzy abiturienci, poloneza czas zacząć. Thank you.
Thank you.
młodzieży dorodna, któraż miana uczniów sławnej naszej szkoły godna. Oto i wasza noc jedyna, wasz bal czarowny, bal niepowtarzalny. Niepowtarzalny mówię, bo chociaż zabaw i hulanek w życiu waszym jeszcze moc wielka, ten jeden wszelako pozostanie w myślach, w sercach waszych jako najważniejszy. Po latach wspomnienia wyzłocą się jeszcze i ta chwila, która jako oka minie, stanie się historią. Zasłużyliście ze wszech miar na to, by być tu i teraz. Wasz trud, znój, pot i łzy, radość i smutek, godziny triumfu i gorzkie chwile porażek, wszystko to, co przeżyliście z nami, a często i przeciw nam, sprawia, że oto nie dzieci już, nie przestraszeni żakowie, ale świadomi swej mocy i wartości dojrzali obywatele ojczyzny miłej jawią się w pełnej krasie na tej oto sali. Mamy jednakowoż nadzieję, na Bóg niepłomną, iż trud naszych szkolnych bakałarzy na zmarnowanie nie pójdzie, że wkrótce wyda frukta dorodne. Bądźcie mądrzy i dzielni, rozważni, ale gdy trzeba zuchwali, bowiem już starożytni mówili: fortuna favet fortibus, los sprzyja odważnym. Zacni rodzice, drodzy wychowawcy, naszych przyszłych maturzystów, z całego serca dziękuję wam za trud i pracę włożoną w przygotowanie tego balu. Bez was nie byłby on możliwy. Mam nadzieję, że i wy spędzicie tu miłe chwile. Za kilka chwil wybitnie bezalkoholowym szampanem zniosę za wasze szczęście i powodzenie w czas wielkiej próby, jaką jest matura. Oczywiście to was. Moi drodzy, bawcie się dobrze, bawcie się wesoło, bawcie się do białego rana. Jestem tego pewien, że zarówno wasi rodzice, jak i nauczyciele, jak i my będziemy dumni z was, bo będziecie robili piękne i wielkie rzeczy, niekoniecznie tutaj, gdzieś w Polsce, gdzieś w świecie, ale zawsze będziecie pamiętali o tym, tak sądzę, że wywiedliście swój ród stąd, że to był wasz, ten najważniejszy początek. Każdy okres w życiu człowieka coś rozpoczyna i czegoś jest końcem. Wasza nauka w szkole dobiega tego końca. Przed wami finisz 3-4-letniego szkolnego maratonu. Jest to bieg wspólny uczniów i pedagogów. Wszyscy jednakowoż pragniemy, by każdy z uczestników tych zawodów osiągnął jak najlepsze wyniki. Życzę wam tego z całego serca. W życiu jest tak, że będziecie się wielokrotnie stawać przed różnymi wyborami. I najważniejszy czasami wybór jest taki, czy więcej mieć, czy bardziej być. Chciałbym, żeby każdy z was wykonywał w dorosłym życiu takich wyborów, które będą dobre dla was, ale również dla waszego otoczenia, dla społeczeństwa. Ja tylko, o ile pozwolicie, dołączę się i powtórzę. Tego samego chciałbym życzyć, nieważne czy 1,5 razy więcej, czy 2 razy, ale aby ten wieczór dzisiejszy pełen radości, szczęścia, oprócz tego przeżycia takiego materialnego, i tych przeżyć duchowych, bo idzie to jedno w drugim w parze. Pragniemy dodać, że uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyznawania stypendium ze środków gminy Kozienice istnieje możliwość uzyskania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla studentów pierwszego roku studiów stałych mieszkańców gminy Kozienice. Jednocześnie informujemy, iż dla 3 maturzystów, którzy osiągną najlepsze wyniki na maturze 2012, zostaną ufundowane nagrody pieniężne. Ja ze swej strony pragnę wam zadedykować fragment wiersza Wisławy Szymborskiej. Nic 2 razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Z życia trzeba korzystać
Jednak pamiętając, że losy ludzkie są nieprzewidywalne, w żadnej chwili nie uda nam się przeżyć od nowa, poprawić czy rozstrzygnąć inaczej. Dlatego żyjcie godnie tak, abyście nie żałowali nigdy każdej przeżytej chwili. Ja chciałbym w imieniu wszystkich rodziców tu zgromadzonych i nieobecnych dzisiaj podziękować za lata trudu, jakie zostały wniesione w wykształcenie młodzieży. Lata, które dzisiaj są efektem nauki. Może nie dzisiaj, będą za parę dni na maturze. Chciałbym również podziękować pracownikom szkoły za opiekę nad młodzieżą, za pomoc w problemach codziennych, z którymi się zgłaszali. Studniówka to taki wieczór, taka noc wzruszeń, która skłania do stanowienia i każe nam zapytać o to, dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa szczerych i ciepłych podziękowań za wszystko, co nam ofiarowaliście. Za uśmiech, tak bardzo potrzebny w trudnych chwilach zwątpienia. Za dobroć płynącą z głębi waszych serc. Za każdą ilość wiedzy, którą nam przekazywaliście, a którą czasem przyjmowaliśmy z pewnym oporem. Serdecznie dziękujemy wszystkim bez wyjątku, pracownikom szkoły i przepraszamy za nasze przewinienia, które utrudniały wam pracę. Drodzy rodzice, dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie. To właśnie wasza miłość i dobroć pozwoli nam zmierzyć się z życiem pełnym trudności. Nie brakowało w naszej karierze szkolnej chwil szczęśliwych, ale bywało też takie, których się teraz wstydzimy i za nie serdecznie was przepraszamy. Pięknie dziękujemy za te wszystkie lata, dzień dzisiejszy i przyszłość, w której jesteśmy tego pewni, zawsze będziecie naszymi najlepszymi przyjaciółmi, którzy będą nas wspierać. Jako rodzice i organizatorzy dzisiejszej uroczystości jesteśmy szczęśliwi, że możemy wspólnie z Państwem patrzeć na nasze tak odmienione, szczęśliwe dzieci. I równocześnie z niepokojem myślimy o zbliżającej się próbie. Młodzież siłą swej fantazji i beztroski nadaje zabawie szczególnych barw. Wiedząc jednak, że od ostatnich taktów poloneza zaczyna się wielkie odliczanie przed egzaminem. Niech się każdy bawi do samego rana, a ta studniówka niech z tego będzie znana, że osoby towarzyszące dotrzymywały wam kroku, że żaden nauczyciel nie stał z boku, że nikogo podczas tańca nie zmoży sen błogi, a każdego jutro rano będą boleć nogi szampańskiej zabawy. Za maturzystów 2012 roku, za wspaniale zdaną maturę. Don't make me close one door. I don't wanna cry anymore. Stay in my arms if you dare. Oh, must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. So dyrektorze, ilu uczniów w tym roku przystąpi do matury? W sumie tegorocznych uczniów, bo oczywiście to niektórzy z tamtych lat jeszcze próbują poprawić swoje wyniki, ale tegorocznych maturzystów jest 289. Dzisiaj jest pierwsza studniówka uczniów zespołu szkół numer 1. Ilu uczniów z ilu klas dzisiaj się bawi? Dzisiaj 140 uczniów,
Jak przygotowywaliście się do tej studniówki? No generalnie próby poloneza były już od listopada zaczęte też w tym tygodniu. Raz w tygodniu, później dwa razy w tygodniu dwie próby, to znaczy dwa dni mieliśmy tutaj próby, też w środę i w piątek były wytypowane osoby, to znaczy ochotnicy przyjeżdżali tutaj dekorować salę. Także każdy dał coś od siebie, prawda? Każda klasa zrobiła swoje logo, każda klasa jakoś się sprężyła, żeby uświetnić tą bardzo ważną chwilę. To jest ciężka praca w ich wykonaniu. A myślę, że jednocześnie oni ćwiczyli popołudniami na lekcjach WF-u pod okiem pani Beaty Krześniak. Myślę, że polonez wypadł dobrze. No a wiadomo, że te przygotowania to robią rodzice, więc już we wrześniu powstał komitet studniówkowy i rodzice byli bardzo zaangażowani. Ja już mówiłem, że bez ich zaangażowania ten bal by się nie mógł odbyć. W tym miejscu chciałem im serdecznie podziękować za to ich zaangażowanie. Muszę powiedzieć, że odbyliśmy szereg spotkań z komitetem organizacyjnym i wydaje mi się, że tak zorganizowanej grupy dawno już nie widzieliśmy. Mogę również powiedzieć, że to jest zasługa zarówno nasza, rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów. I tu chciałbym wyróżnić przede wszystkim uczniów klasy czwartej Technikum Mechanicznego. Chłopcy naprawdę spisali się na medal. Robiliśmy tę dekorację naprawdę w zastraszające szybkim tempie. Chłopcy zostali tu do późnych godzin wieczornych. Spisali się, jeszcze raz powtórzę się, na medal. To, co żeśmy zaplanowali, wszyscy przybyli na tą godzinę, czyli na 17. No, wszyscy się uwijali tak, żeby to wszystko wyglądało super dobrze. Umiejętności negocjacyjne pozwoliły nam na zaoszczędzenie paru złotych. Niemniej jednak pieniądze te przy rozliczeniu końcowym przekażemy młodzieży na zakończenie, na ognisko. Ile kosztowała dzisiejsza studniówka? Znaczy, trudno powiedzieć, bo dopiero siądziemy i przeliczymy, ale ja myślę, że no bo to było tak 180 zł od osoby. W tych pieniądzach myślę, że zmieści mi się jeszcze, żeby zakończenie roku, kwiaty dla nauczycieli, jakieś drobne upominki i oczywiście ognisko dla młodzieży. Praktycznie, jeśli chodzi o nauczycieli, nie mieli nauczyciele żadnych dyżurów. Rodzice sami byli zorganizowani. Było kilka spotkań, tak zwanych zebrań studniówkowych. Każda grupa, bo za tydzień też będzie następna studniówka, miała swojego koordynatora w grupie, w zespole studniówkowym i myślę, że rodzice naprawdę stanęli na wysokości zadania w 100%. Jestem wychowawczynią klasy trzeciej B matematyczno-fizycznej. Klasa przygotowywała się starannie od dłuższego czasu. Mają przygotowane przepiękne logo. Wiem z tego, co dziewczyny na bieżąco mnie informowały. Oczywiście suknie, buty, makijaż i odpowiednia fryzura też wcześniej już było zakupione i załatwione. Czy znacie jakieś przesądy związane ze studniówką? Wiem, że dziewczyny muszą mieć podwiązkę. No i ja też raczej przesądny nie jestem i wiem tylko coś tam piąte przez dziesiąte na temat czerwonej bielizny, tylko jak się ją zakłada. Słyszałem wiele wersji, że trzeba ją później na maturze założyć, tylko że na lewą stronę, tą samą bez prania, ale sam nie wierzę w przesądy. Czy są dzisiaj szykowane jakieś specjalne atrakcje na studniówce? Studniówka sama w sobie jest wielką atrakcją, prawda? Oczywiście będziemy się starali, żeby wyglądała ona atrakcyjnie, żeby każdy później oglądając, dokładnie każdy miło ją wspominał i później odtwarzając płytę ze studniówki, oglądając zdjęcia, wspominał tą chwilę z uśmiechem. Co planujecie po studniówce? Zacząć przygotowywać się do matury. No matura, później studia, jeszcze w międzyczasie po maturach będzie koncert Slayera w Warszawie, także też zamierzam być. No a studia na jakiejś technicznej uczelni. Z biegiem czasu nabywa człowiek wprawy i powiedzmy, że teraz już nie podchodzę do tego tak z drżeniem łydek i rąk. Ale ci, którzy mają swoją studniówkę, są przejęci, cieszą się? O, to oni mają tylko raz, a ja już któryś kolejny, więc nic im się nie dziwię. Picturing you.
Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu przedstawię Państwu sprawy związane z usługami turystycznymi, czyli mówiąc w skrócie z wyjazdami naszymi na zbiorowe imprezy lub imprezy indywidualne. Różnią się one w sposób zasadniczy. Jeżeli uczestniczymy w imprezie zorganizowanej przez Biuro Podróży, chronią nas w pełni przepisy ustawy o ustawy turystycznej. Biuro jest obowiązane nam zapewnić wszystko to, co jest zapisane w umowie oraz standard taki, jaki jest w katalogach, w których te imprezy są opisane. Dlatego nie wystarczy mieć umowę ze sobą, ale należy także zabrać katalog, a przynajmniej tą część katalogu, w której jest opisane miejsce, hotel, do którego jedziemy. A także podane są na przykład informacje o ubezpieczeniach, które jesteśmy obowiązani zawrzeć, które są wliczone w cenę wycieczki i te ubezpieczenia nie zawsze mogą nam odpowiadać. Dlatego należy się zapoznać, przed czym ubezpieczenia nas chronią i jeżeli są niewystarczające, według nas na przykład za mała kwota, powinniśmy się doubezpieczyć. Najlepiej w tym samym biurze. Nie zawsze to jest możliwe, wtedy musimy szukać drugiego biura i będziemy mieć podwójne ubezpieczenie. Ale to jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy chorujemy na tak zwane choroby przewlekłe. W praktyce dotyczy to większości chorób, na które się leczyliśmy, związane z układami krążenia, ruchu i tym podobnymi chorobami. Jeżeli dojdzie do takiego zachorowania na którąś z chorób, na które wcześniej leczyliśmy, ubezpieczyciel będzie dążył do wykazania, że ubezpieczenie, które zawarliśmy w zakresie podstawowym nie będzie nas dotyczyło i będziemy musieli wtedy płacić za leczenie. A są to bardzo duże kwoty, jeżeli chodzi o leczenie szpitalne za granicą. Tak jak wspomniałem, powinniśmy wziąć katalog, w którym jest opisane miejsce, w którym będziemy, standard, ponieważ, proszę Państwa, możemy żądać tylko tego, co jest zapisane w umowie. Jeżeli uzgadniamy jakieś dodatkowe sprawy związane z wyjazdem czy z pobytem, to powinno być zapisane jako aneks do umowy bądź w treści umowy, że organizator wycieczki zgadza się nam zapewnić na przykład pokój jednoosobowy na pierwszym piętrze, bo najczęściej tego w umowach nie ma. Jeżeli będziemy mieć taki zapis, będziemy mogli dochodzić roszczenia w sytuacji odszkodowania, w sytuacji, kiedy organizator nam tego nie zapewni. Ponieważ on jest zobowiązany zapewnić tylko to, co nam gwarantuje. Dlaczego ten katalog jeszcze jest tak potrzebny, o nim tak mówię? Dlatego, że w razie sporu z organizatorem katalog jest jednym z podstawowych dowodów na to, co nam oferował, jaki standard wypoczynku, pokoju, standard pobytu, czy nawet wycieczki dodatkowe. Bez tego trudno nam będzie udowodnić, do czego on był zobowiązany. I ciężar dowodu, że organizator nie wywiązał się z umowy, spoczywa na nas. To znaczy, jeżeli pokój jest niewłaściwy, brudny, czy wyżywienie, to my musimy to udowodnić. Prawo nie stanowi w jaki sposób. Ważne, żeby przekonać sąd, bo jak Państwo już wiecie z moich wystąpień, jedyną instancją, która rozstrzyga spory, jest sąd. Najczęściej jest to sąd powszechny. I dokumentacja już fotograficzna, dobrze od razu złożyć na ręce pilota czy rezydenta reklamację, w której kwestionujemy sprawy, które są według nas niezgodne z umową, żeby uzyskać potwierdzenie stanu faktycznego. Ułatwi to dochodzenie roszczenia.
Proszę pamiętać o tym, że obecnie jest określony czas, w którym możemy złożyć reklamację do organizatora. Składamy do organizatora. Wynosi on 30 dni. Po tym terminie tracimy uprawnienia związane z dochodzeniem roszczenia. Oczywiście taką reklamację składamy na piśmie, wysyłamy listem polecony, ze zwrotem potwierdzenia odbioru. Jest to istotne dla celów dowodowych. Organizator jest obowiązany poinformować nas o wszystkich rzeczach, które, dokumentach, szczepieniach, które musimy mieć, aby uczestniczyć w takiej imprezie. Ale może dojść nieraz do niedopowiedzeń, ponieważ jedziemy na wycieczkę po Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie wszystkie kraje w Europie należą do Unii i jest tak, że nieraz musimy przejeżdżać przez kraj, który nie należy do Unii Europejskiej. I wtedy dowód osobisty nie wystarczy. Powinien mieć paszport. Oczywiście organizator powinien nas o tym poinformować, ale mogą być kontrowersje, czy nas poinformował, czy nie. I to w tym momencie, jeżeli dojdzie do takiej kontrowersji, w sądzie byłoby badane, czy nas poinformował, czy nie. No to dobrze zabezpieczyć się i upewnić się, jakich dokumentów potrzebujemy. Czy wystarcza nam tylko do podróży dowód osobisty, czy też musimy mieć paszport, a może nawet nieraz wizę. To jeżeli chodzi o sprawy organizowane przez biura turystyczne. Jeżeli chodzi o nasze wyjazdy indywidualne, cała organizacja takiego wyjazdu spoczywa na nas. Ponosimy wtedy większą odpowiedzialność. Musimy się dowiedzieć dokładnie, najlepiej na oficjalnych stronach internetowych, ambasad danych państw, jakich dokumentów potrzebujemy, czy jakie szczepienia musimy przejść. I zawsze pamiętajmy o ubezpieczeniu. I tutaj nie ma co ubezpieczyciela, proszę państwa, no może oszukiwać to jest za mocne słowo, ale nie powiedzieć mu wszystkiego o naszej podróży. Czyli musimy podać dokładną datę wyjazdu, wylotu i datę powrotu. Dlatego, że ubezpieczenie takie działa od momentu, jeżeli wyjedziemy wcześniej, to przez ten jeden dzień czy dwa możemy być nieubezpieczeni. Wyjazd późniejszy też nam nic nie da, bo ubezpieczenie działa od granicy Polski. Ale jest bardzo ważne, dlatego że mało kogo stać na to, żeby płacić pełne koszty leczenia za granicą. W Unii Europejskiej możemy uzyskać europejską kartę, która pozwoli nam leczyć się w krajach Unii, ale będziemy ponosić koszty takie, jak obywatel danego kraju. Przy ubezpieczeniach często jest to korzystniejsze, ponieważ ubezpieczyciel już powyżej pewnej kwoty, często jest to $100, podnosi koszty leczenia, koszty transportu w niektórych przypadkach, jeżeli nie może wrócić o własnych siłach do domu. Także warto mieć, nawet jadąc na wyjazd europejski, w Unii Europejskiej, mieć jeszcze ubezpieczenie indywidualne. Także gdy szukamy zakwaterowania, też powinniśmy dokładnie przejrzeć, co jest zagwarantowane. Musimy się liczyć z tym, że nieraz są tacy hotelarze, którzy potrafią w krótkim czasie przed naszym wyjazdem do danego hotelu, do danej miejscowości za granicą, wypowiedzieć nam umowę. Jest to problem już dochodzenia roszczenia, odszkodowania za zerwaniu umowy, ale też trzeba przeczytać regulamin, czy on się nie zabezpieczył od takiej możliwości. Proszę pamiętać, że to są wtedy spory transgraniczne. Już jest trudniejsze dochodzenie roszczenia. W sprawach drobnych możemy dochodzić roszczenia przed sądem, ale reklamację musimy składać do tego operatora w języku jego. No niestety tak jest. Unia Europejska nie ma jednego uniwersalnego języka. Dlatego warto przy zawieraniu umowy z podmiotami zagranicznymi sprawdzić, czy znamy w wystarczający sposób język tego przedsiębiorcy, aby zrozumieć wszystkie zapisy regulaminu i żeby wiedzieć, czy możemy w Unii Europejskiej dochodzić roszczenia, bo możemy mieć siedzibę poza Unią Europejską.
Reasumując, indywidualny wyjazd może być ciekawszy, bardziej wzbogacający nas w wiedzę, kulturę, zaspokajający nasze potrzeby indywidualne, ale jest dużo trudniejszy, ponieważ od początku do końca musimy sami zawierać umowy na wyjazd, na noclegi, z wyżywieniem czy bez. Musimy znać wszystkie przepisy, które nas będą dotyczyć. Jeżeli chodzi o wyjazd z biurem turystycznym, jest to prostsze, ale spoczywają na nas też obowiązki. To znaczy zapoznanie się dokładnie z umową, z katalogiem, czyli załącznikiem do umowy, z warunkiem ubezpieczenia. Także należy pamiętać o tym, że jeżeli lecimy samolotem, są najczęściej loty czarterowe i potwierdzenie ostatecznej godziny wylotu nieraz jest dostarczane nam mailem czy w inny sposób, tak jak uzgodnimy. Powinniśmy upewnić się, czy ta godzina, data, którą mamy w umowie, jest aktualna. Nieraz zachodzą zmiany i wtedy są problemy, bo nie jest problemem, jak przyjdziemy za wcześnie na lotnisko, musimy parę godzin poczekać. Jest to niedogodność, ale nie problem. Problem jest wtedy następuje, gdy odlot nastąpił wcześniej, my przyjeżdżamy na lotnisko, samolotu i grupy już nie ma. I wtedy zaczyna się ambaras z dochodzeniem roszczenia. Czy mamy szansę na uzyskanie, czy nie? I jeszcze jedno, nie można organizator wycieczki dowolnie zmieniać ceny. Już przed samym wylotem cena jest, przy wyjazdem cena jest niezmienna, bez względu praktycznie na to, na jakiej podstawie nastąpiło. W każdym razie, jeżeli zmienia istotne warunki umowy, takie jest cena, mamy prawo odstąpić od takiej umowy turystycznej, nie ponosząc z tego tytułu kosztów. Dziękuję. Do końca kwietnia osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym za 2011 rok mogą przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu kozienickiego. W związku z tym zaprezentujemy Państwu listę tych organizacji. Chciałabym również przypomnieć, że nasz program telewizyjny dostępny jest od 7 lat na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.kozienicepowiat.pl, gdzie można także obejrzeć poszczególne materiały jeszcze przed emisją w telewizji kablowej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu. Rozliczając podatek dochodowy za 2011 rok, możemy przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, m.in. dla organizacji działających w powiecie kozienickim. Fundacja Zdrowe Dziecko powstała 27 grudnia 1993 roku przy oddziale dziecięcym szpitala w Kozienicach. Celem działalności jest pomoc chorym dzieciom, podjęcie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłodszych oraz organizowanie działań oświatowych promujących zdrowie, a także pomoc służbie zdrowia w zaopatrzeniu w aparaturę i sprzęt medyczny. Ludowy Klub Sportowy Megawatt Świerże Górne powstał w 1997 roku. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działalności klubu, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Klub Jeździecki Skarb przy Stadninie Koni Kozienice. Tradycje jeździeckie w Stadninie Koni sięgają roku 1951. Celem działalności klubu jest szkolenie i doskonalenie kwalifikacji członków zrzeszonych w klubie, opieka nad młodzieżą również zrzeszoną w klubie, przygotowanie zawodów konnych i pokazów szkoleniowych, sprawowanie opieki weterynaryjnej, utrzymanie i żywienie koni. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin sami sobie. Swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy społecznej członków, cele statutowe realizowane są w formie zebrań informacyjnych, zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspierania psychologicznego rodzin, różnej działalności na rzecz likwidacji barier architektonicznych oraz integracji osób niepełnosprawnych z różnymi środowiskami. Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło w Kozienicach. PZN to Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Tracących Wzrok, którego celem działalności jest pomaganie tym osobom i ich bliskim w odnalezieniu się w nowej sytuacji, uczenie jak być samodzielnym w domu, w podróży, w pracy
i jak aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Praca na rzecz systemowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku i dbanie o ich właściwe postrzeganie. Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Kozienicach. W wypełnieniu swojej misji PCK podejmuje przede wszystkim takie zadania jak ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i innych krytycznych sytuacji, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych Przesilenie. Szczep Kozienickich Drużyn Harcerskich i Zuchowych jest owocem wieloletniej pracy wszystkich zuchów, harcerek i harcerzy zastępowych, przybocznych i drużynowych, którzy działali w swoich kozienickich drużynach w latach 80. i 90. XX wieku oraz teraźniejszych. Głównym celem działalności jest wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl przyrzeczenia i prawa harcerskiego oraz do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego, a także upowszechnienie w społeczeństwie ideałów harcerskich.